Skończ mi to robactwo! Witam szanownych zebranych w kolejnym odcinku z Gwinta z naszej talii upiorów zasponsorowanej przez Łukasza. A jak wiecie, to jest talia od jednego z widzów. No i tak, co by tu wywalić? Foltest ma dużo wymian, tym bardziej, że jeszcze Mulligan nam tutaj przypasował, więc mamy 5 wymian, ale ja chyba tutaj nic nie będę wymieniał. Może zostać. Zostawimy sobie wymiany na później. Jest Selkirk, jest jeden Wiedźmin, także może to być. Myślę, żeby nie zacząć od tarczy z łusek, później byśmy Piechura dorzucili i no i Wiedźminów standardowo. Więc tak, zacznijmy sobie od tarczy z łusek. Gramy z Krachem, także nas dość średnio. Nie lubię grać z Krachem, bo on kurde jeden obrażeń z Piechury zadaje. Co to robi? Odrzuca kartę, no spoko. Więc odrzuca. My sobie kartę odrzuca, a my sobie zagramy takie. Bufniemy go, to przy okazji strzeli. I bufniemy go jeszcze raz i mamy dziewiątkę. I zaraz dostaniemy porządek, który nikt nie gra, ale dostaniemy. Dobry jesteś. O, takie coś. No dobra, to chyba niszczy artefakt, nie blokuje jednostki, dokładnie. I co my mieliśmy teraz zrobić? Możemy zagrać sobie setnika i bufnąć go dwa razy. To by nie było wcale takie głupie. Problem w tym, że to będzie już dość duża kreatura. Nie lubię za bardzo dużych kreatur w gwincie przynajmniej. No ale niech będzie. Zawsze to są dodatkowe strzały. Co prawda tam mu striggerujemy. No ale niech już będzie. Ma się skopiuje. No dobra, ten strzelił. Tam sobie zrobił kolejną ceryjskę, bo ja na nie mówię ceryjski, na Straży Królowej. Kto pamięta starego Gwinta, wie dlaczego. Po prostu jak zagrywaliśmy... Znaczy on je się grało głównie z deckiem, w której była Ceris. Bo można było je wskrzesić z cmentarza, one później wszystkie wyskakiwały z tego cmentarza, czy jak to się tam działo, nie pamiętam już dokładnie. No i Ceris dzięki temu się wskrzeszała, wiecie o co chodzi. Zablokował nam jednostkę, jak to tak? No tego na razie nie zagram, bo to musi być między dwóch żołnierzy. Tego bez sensu. Mógłbym pozbyć się Ceryski, ale jak nie mam ochoty, zagramy sobie ekipę Wiedźminów, ale będzie tutaj szybko i boleśnie. Ekipę Wiedźminów. Oczywiście ładna kontra na Geralta. Musi być. No niewiele to da, bo i tak to będzie strzelał, ale zawsze. Natura jest kapryśna. No jakaś tam korda jest. No tak, korda. Kontra jest. Co to jest korda? Na koniec każdej tury uzdrów wszystkich rannych sojuszników w tym rzędzie. No to bym średnio powiedział. Zadaje jeden, ale bez miecza Wanderglicha tak średnio bym to widział. Mogę stworzyć egzemplarz brązowej sojuszniczej jednostki. Czyli tego. I to nie jest wcale takie złe, tylko gorzej jak będę strzelał w tamten rząd. Ale jest szansa, że będę strzelał w ten. Dobra, tworzymy. Pyk. I pyk. I teraz Geraldini. I 12 punktów w plecy. Nie. Część jednostki max 3 ze swojej talii ma swój cmentarz. Fajne to. Można odrzucić Feniksa, można odrzucić Morgwarga i jakiegoś, o właśnie, tego harcownika. Tylko że on przenosi, a nie odrzuca, także tutaj już gorzej to wygląda. No nic, lecimy dalej. 4 karty muszą nam zostać. Także można by tutaj zaryzykować zagranie Selkirka, pozbycie się czegoś mocniejszego. Pytanie tylko czego? Ewentualnie można zagrać tego, to będzie 6 punktów. Niech będzie, ale najpierw zrobimy tak, najpierw bufniemy tego. O, idealnie. Ha, nareszcie!
Aha, nie idealnie, bo on ma zasięg 1. Zapomniałem. Dobra, dostrzelimy biegę Treta. Czyli w sumie strzeliliśmy najgorzej możliwie, ale no, to zrobić. Myślałem, że on ma zasięg 2. Jeden ma naprawdę? No jeden. Uwolnię cię od twojego mieszka! Kundle ze spalni. No dobra, chyba spasujemy, co? Które wcześniej mogłem spasować, żeby mieć 5 kart, żeby on nie pasował mi drugiej. Ale i tak, w tylu kartach. Jesteśmy to w miarę łatwo w stanie nadrobić. Dobra. Dobra. O, miecz Wandergifta, spoko. To mi tak średnio potrzebne w tym momencie. Ten mi jest na pewno niepotrzebny. No może zostać, niech będzie, ale nie wygląda to dobrze. Drauga nie mój mam, ból nie pójdzie na marne. Dobra, spoko. Tu sobie możesz tak robić. To mi nie przeszkadza. Ja sobie chyba zagram Seldkirka w tym wypadku. Te psy nie mają honoru! Oczywiście z bufikiem od Contesta. Bo od razu pozbyć się jak zawiera. Jesteśmy 6 punktów do przodu. Może spasuje, co? Nasze tarcze są murem! No nie, nie spasuje. Miecza zagrać nie mogę. Skoro miecza zagrać nie mogę, to nie mogę zagrać sobie do diabła. Wandergrifta. Spasujemy, bo i tak mamy więcej punktów. A Foltest może się jeszcze przydać. Dobra, jest takie coś. Po 11 punktów, ale zagrywamy miecz Wandergrifta. No to mogę zagrać sobie miecz Wandergrifta w dowolny rząd. Czy to ma coś zasięgnie? To zagram w ten rząd. Żeby nie wstawiać się za Geralta za bardzo. Strzelamy za 2. Ładnie. Nie drażnij mnie. Dobra, kartę odrzucił. Trzeba przyznać, że cmentarz ma dość pokaźny. Dobra, i Wandergift gdzie idzie teraz? 16 punktów. Trzeba zrobić punkty. To jest dość istotne. Tylko problem w tym, że mam tylko tego. O, jak tak zagram, to strzelę. Będzie 5 punktów, 6. No może być. I strzał za 2 punkty, może tu. A najgorsze jest to, że cały czas trzymam w te baziewiaki, co się kopiują, a nie wiem jak ich zatrzymać. Co to robi? Wzmocni Olafa o dwukrotność odniesionych przez niego obrażeń. Serio? Taka karta jest? Pozbywamy się tego. No i muszę coś zagrać. No muszę zagrać tego, no nie mam wyjścia. Śmierć! Od razu go bufniemy. I wyciągniemy jeszcze jednego. Niezły macie tu fajzer! Można tak robić, głównie z tego względu, że jak zagramy niebieskie pasy, to później tego możemy odpalić. Także nie ma tutaj żadnego problemu. Tylko problematyczny jest ten Olaf. Ujej. No to teraz ostro pojechał. No ale dobra. Bliskie starcie. Elfy, do piachu. Tworzymy egzemplarzyk. Wyciągamy go sobie. Strzelamy sobie może tego Hima. Jest po 35 punktów, także żeby nam jakoś dziwnie nie spasował, dodamy buch temu. No i pas. Mówisz do królowej Skellige. No i tak musisz wyrzucić te karty. No.
Dobra, gramy takie, nic innego już zagrać nie możemy. Jeszcze możemy sobie strzelić, bo kto nam zabroni. No i dobra, po jeden i mamy teraz 3 karty, 3 na 3. Tu my jego 3 ostatnie karty, jakby nie było. Ojej, ojej! Dobrze, że mam dużo wymian. Serio? Nie wiem, czy tarczy nie wymienić. Wymienię tarczy. Drałk. No dobra, no niech będzie ten drałk. Zaczniemy od tego. Mięczak. Ja już myślę, jakby tego drałka wykorzystać, ale no nie mam pomysłu. Bo zagram tego. Główne go 2 razy i drałk mi nic nie robi. Zagram tego. No to strzelę za 1. No to już lepiej go zatrzymać, żeby strzelić za 3. Dobra, to gramy w ten sposób. Wstawaj! Buchniemy go do 5. Mamy 8 punktów i drałk jeszcze ich zamienić z powrotem na upiory. O! To nie jest złe. No i tutaj już nie wykorzystamy tych upiorów. Ale być może będzie na tyle fajnie. No nie będzie na tyle fajnie. Ale remisik zawsze spoko. Remisik może być. No powiem wam, ciężka gierka, ale jak udało się remis ogarnąć, no to jest fajnie. O, w ogóle wam się czymś pochwalę. Dostaliśmy dobrą grę. Jakieś tam pierdołki, złoto, jakieś tam rangi. Ale nie o to chodzi. Coś, czymś wam się pochwalę. Kupiłem sobie ostatnio planszę Lyrię. Jest jeszcze Edirn i Mahakam. Czemu kupiłem Lyrię? Bo jest kurczę jasna. Trochę kontrastu zrobić z tym ciemnym gwintem. I do tego mamy jeszcze skórkę Demavenda, której tak szczerze mówiąc nie oglądałem. Gdzie ja mam Demavenda? Nie mam Demavenda! O kurczę. To trzeba przejść gdzie indziej. Też bym sobie obejrzał tą skórkę Demavenda, jak ona wygląda. Nowa talia. Królestwa. Demavend. Wróć. Wróć. Fajna. Taka. Biaława. To jest najlepsza, ale... Niech będzie. Dobra, wywalamy tego Demavenda, bo nie będę teraz tworzył talii. To nie ten odcinek. No i co jeszcze? Beczki mógłbym otworzyć, a nie mam beczek. Moją drogą się beczek nie dostaje, zauważyłem. Jeszcze nie dostałem żadnej beczki. Jak to tak? Bez beczek. Aha, i w Księdze Nagród niedługo będziemy mogli sobie zrobić kolejny odcinek, bo już mam 36 punktów, także jeszcze trochę i sobie odblokujemy ostatnią część ukrytego. Co nam tu brakuje w ogóle? A, brakuje nam beczek potworów, pyłu i fragmentów kart, ale to sobie zrobimy może w następnym odcinku, albo za 5 odcinków, nie wiem jeszcze. Ale tak, na pewno będzie ukryty i coś dalej z potworów, prawdopodobnie królowa krabopająków, bo przygotowuje się powoli do omówienia deku właśnie z krabopająków. Tak więc wiecie co w przyszłości, a tymczasem zakończymy sobie odcinek, ja się z wami żegnam, bywajcie, cześć.